Zwierzęta, które rodzą się raz na 1000 lat, co to jest? Na świecie istnieje wiele gatunków zwierząt, które są naprawdę niezwykłe. Czasami jednak matka natura płata figla i zamienia zwykłe koty czy psy w coś dziwnego. W dzisiejszym odcinku przedstawimy wam kilka zwierzaków, które są jedne na milion. Zapraszam do oglądania. Jo, pierdziele. Każdy sprawdzian. Ty, jaki stary ten filmik? Nie. Jezu, wróciły te długopisy? Ja myślałem, że z 2 lata ma ten film. O ja pierdziele, to gówno wróciło? Porypało kogoś? Marketing! Live! Reklama! Siema widzowie, szybka reklama, najtańsze giereczki Eneba, jeżeli szukasz tanich gierek, to oczywiście tam odsyłam, ale teraz wszystko pokazuję, objaśniam dla... żeby pokazać każdemu, także jeżeli masz ochotę, wejdź w któryś link w opisie, a ja tutaj pokazuję na ekranie już chwilę. O, widzisz, jest Eneba. I teraz tak, wpisz sobie LOL, Enter, masz rzeczy do Ligi Legend. Ostatnio popularna liga znowu przez serial, ale Louis z tą ligą. Najlepiej wejdź w Games, Steam Games i tutaj masz różne giereczki do wyboru, do koloru. I zobaczmy sobie coś ciekawego. 7 Days to Die, gierka znana. Survival, zombie, strzelanie. Wiesz, o co chodzi ogólnie, znana giereczka. Miałem kiedyś zagrać, może zagram dzięki Enebie oczywiście. 27,44 na Steamie. 7 Days to Die. Ok, no to już widzę delikatną różnicę na korzyść. 60 zł do przodu jesteś? No, wystarczy, że kupisz na Enebie już 6 dych do przodu, ale to nie wszystko. Były now. I oczywiście mam kodzik Spartiatix 3 Apple. Co? 3%? Kupuj na Enebie, zbierze się po długim czasie, wiadomo, po jakimś czasie zbierze się sporo sianka, jakbyś kupował tylko tu i co, i tyle. Kupuj na Enebie Spartiatix 3, wejdź w link w opisie i dzięki widzu. Dzięki widzowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. Dwunożny pies. Faith jest znany jako dwunożny pies, choć urodził się on z 3 nogami. Niestety, jedna z nich musiała zostać amputowana, gdy wdarła się do niej choroba. Kiedy jego właścicielka, Jude Stringfellow, po raz pierwszy adoptowała Faith, była zaskoczona tym, jak wielu ludzi przed nią chciało w jakiś sposób pozbyć się tego psiaka. Prawie każdy weterynarz, z którym rozmawiała, uważał, że psa należy natychmiast uśpić. Jude była jednak zdeterminowana, aby pomóc maluszkowi. Nie chciała, aby przez swoje łapki po prostu umarł. W dość niedługim czasie kobieta nauczyła Faith skakać i chodzić na 2 nogach zupełnie jak człowiek. Ja pierdziele, niezłe oro. Dostosował się do swojej nietypowej budowy ciała i od tego czasu funkcjonuje w zasadzie normalnie. W 2006 roku Faith otrzymała stopień sierżanta i była prawdziwą maskotką wśród personelu wojskowego na całym świecie. Odwiedziła 2300 rannych żołnierzy w szpitalach. Przy każdym takim spotkaniu była niesamowicie podekscytowana. Psinka nie tylko udowodniła, że wszystko jest możliwe, ale też przez lata pomagała ludziom, którzy podobnie jak ona utracili swoje kończyny. Fajne. Kaczka o 4 nogach. W 2007 roku na jednej ze wsi w New Hampshire urodziła się dziwna kaczka o imieniu Stampy, która miała nie 2, a aż 4 nogi. Ale zdziwiona jest ta inna. Ukradkiem była schowana 2 para. Co ciekawe, jakiś czas później jej dodatkowe nogi po prostu odpadły, gdy kaczka zaczepiła się o płot. Obecnie wygląda już jak każda inna dwunożna kaczka. Eksperci uważają, że niezwykły stan Stampiego był spowodowany jakąś nieznaną nam jeszcze rzadką mutacją. Dwugłowy wąż. Pewna rodzina z Palm Harbor na Florydzie znalazła dziwacznego gada. Był to wąż, który posiadał nie jedną, a 2 głowy. Obie mogą wysuwać swoje języki, a każda reaguje na ruch na swój własny, unikalny sposób. Eksperci wyjaśnili, że tajemniczy stan tej podwójnej głowy jest prawdopodobnie wynikiem nierozdzielenia się 2 bliźniąt Creepy podczas dość. Rozwoju zarodka. W rezultacie otrzymaliśmy wyjątkowego i nieco dziwacznie wyglądającego węża. Niestety, posiadanie 2 wężowych głów nie daje jakiejś przewagi w polowaniu i nie ułatwia codziennego życia.
Oba osobne mózgi mają tendencję do konfliktu między sobą, często podejmując zupełnie różne decyzje przy rozwiązywaniu problemów. Uniemożliwia to im ucieczkę przed drapieżnikami. Taki dwugłowy wąż musi być trzymany w niewoli. W przeciwnym razie szybko zostałby jeden zjedzony humanista, przez większego drugi ma umysł siebie ścisły. Albo nie dogadują do się. W końcu ma on aż dwie gęby do wykarmienia. Ludzki szczur. Macie może pomysł, co to jest? No to fake! Wygląda jak jakiś dziwny, zmutowany szczur z twarzą przypominającą ludzką. Niech nagranie pokazują, bo nie wierzę. Od jakiegoś czasu, jednak nikt nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, co ono przedstawia. Podobno to stworzenie zostało znalezione w Ameryce Południowej, ale żaden ekspert nie nadał mu jeszcze nazwy. A wy? Jak nazwalibyście tego? Podobny do stworzenia pełnego randoma. W Ameryce nie powiem jakiego, do losowego człowieka. Nie nadał mu jeszcze nazwy. A wy? Jak nazwalibyście tego szczura? Nie no, to czy fake. To zdjęcie według was jest prawdziwe? A może to tylko jakiś fotomontaż? Dajcie może? Znać w komentarzach, co o tym myślicie. Myślę, że świecący prawdziwe. Świecący w ciemności kot. Czy widzieliście kiedyś kota, który świeciłby w ciemności? Nie chodzi tu o jego oczy odbijające świecące w nie światło. W naturalnym środowisku takie gatunki po prostu nie występują. Jednak w 2011 roku naukowcy zaaplikowali u kotów gen wytwarzający białko fluorescencyjne o nazwie GFP. Pomysł na eksperyment polegał na wstawieniu genu, który pomógłby zwalczać jakoś kocią formę AIDS. Naukowcy postanowili jednak pójść o krok dalej, wprowadzając do kotów drugi gen. Dokładnie ten sam, naturalnie wytwarzany w meduzach, który ma w sobie element fluorescencyjny. Sprawia on, że kot świeci w ciemności. Jak auto. Z tymi drobnymi poprawkami w ich kodzie genetycznym te taki koty mogą znowu stać się żywymi, chodzącymi i miauczącymi lampkami nocnymi. Oczywiście koty, które świecą, nie poradzą sobie raczej na wolności. Nie mogłyby nic same upolować, bo swoim blaskiem ostrzegałyby potencjalną zdobycz. Niemniej jednak, taka właściwość może okazać się przydatna w momencie, gdy nasz maluch często ucieka z domu i nie możemy go odnaleźć. Świecącego kota będziemy widzieć już z daleka. Ośmiokoza. Ośmiokoza jest dokładnie tym, o czym prawdopodobnie pomyśleliście. Jest to koza z ośmioma nogami. W 2014 roku pewien chorwacki rolnik doznał prawdziwego szoku, gdy odkrył, co w jego oborze właśnie się urodziło. Koza. Nowonarodzona koza miała 8 nóg, ale to nie wszystko. Jak się okazało, ta wyjątkowa koza nie tylko miała kilka dodatkowych kończyn, ale posiadała zarówno męskie, jak i żeńskie narządy rozrodcze. Według miejscowych weterynarzy stan nowonarodzonej kozy był wynikiem nierozwiniętego bliźniaka, którego częściowo koza wchłonęła. Trzeba przyznać, że taka ośmionożna koza jest z pewnością jednym z najdziwniejszych tworów matki natury. Koza o ludzkiej twarzy. Czy istnieje coś bardziej przerażającego? Typowa ludzka twarz. Niż zwierzęta o ludzkich twarzach. Jaki ork! Boże! To jest człowiek! W Indiach na świat przyszła koza posiadająca ludzką aparycję. Chwilę po urodzeniu zrobiła sporą furorę w internecie. Koza urodziła się z typową dla kozy ogólną budową ciała. Ale to jest creepy, ty! Pewnie na jakieś stronki to wstawią? Z tymi teoriami spiskowymi i że UFO. Dziękuję bardzo, fizowaty. Po weekendowej przerwie. Siema, siema, witam. No króciutka przerwa skończona. Ciała. Poza tym wszystko w niej wyglądało dość szokująco. Jej czoło, oczy, usta, a nawet niektóre części brody były wyraźnie ludzkie. Zwierzę nie miało nawet ogona. Niestety ta ludzka koza nie pożyła zbyt długo. Już po 10 minutach od narodzin przestała oddychać. Miejscowa ludność Indii do dziś czci ciało tego zwierzęcia jak jakiegoś boga. Dla nich narodziny takiego dziwactwa w wiosce to prawdziwy cud. Koza cyklop. Pozostając jeszcze w tematach kóz, to zwierzę może nie było czczone jak Bóg, ale niewątpliwie było równie interesujące. Ta koza urodziła się z jednym ogromnym okiem na samym środku jej pyska.
Niestety, w takim stanie nie żyła zbyt długo i zdechła po 8 dniach. Jej żywotność i tak była imponująca, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Coś w tych Indiach Koza się dzieje. Urodziła się w wiosce Assam w Indiach i cierpiała na chorobę zwaną cyklopią. Cyklopia powstaje, gdy rozwijający się mózg nie dzieli się na dwie półkule. Jak dobra grupa się trafiła. Czaszka tworzy tylko pojedyncze oczodoły. Stan ten może wystąpić u prawie każdej żywej istoty i zwykle wiąże się z innymi efektami ubocznymi. W przypadku tej kozy występowały to również inne deformacje fizyczne, w tym brak rzęs, powiek, jednego ucha i kilku zębów oraz niedorozwój nosa. A u ludzi może być coś takiego? Że takie wielkie kot oko? O dwóch twarzach. Poznajcie Franka i Luisa, słynnego kota o dwóch twarzach. Stan ten jest niezwykle rzadki, a zwierzęta, których on dotyka, często nie żyją zbyt długo ze względu na problemy zdrowotne, z którymi się borykają. Jednak Frank i Louis pobili wszystkie rekordy. Wielu weterynarzy zachwycało się tym, jak długo żyły i w jak dobrym były stanie zdrowotnym, nie, to jest bardzo biorąc pod creepy uwagę ich schorzenia. Frank i Louis zdołali przeżyć niewiarygodne 15 lat, a nawet znaleźli się w księdze rekordów Guinnessa jako najdłużej żyjący kot z dwiema głowami. Jakimś cudem udało im się uniknąć typowych problemów zdrowotnych związanych z tym stanem. Boże. Nikt tak naprawdę nie wie, co spowodowało, że kot ten urodził się z dwiema głowami, ale najprawdopodobniej winowajcą była genetyka. Tylko szeroko zakrojone testy DNA mogłyby odpowiedzieć na to pytanie. Co to? Niestety krótka żywotność. Ale co to się da kupić? To jest figurka jakaś? Ty? A, dobra, Feniks znalazł. Ty, i zobacz jak szukał długo. Parę minut. O ile w ogóle aż tyle. I znalazł, że to jest figura. Rzeźba. A chłopy w filmiku mówią, że to szczur. I że, czy wierzycie w jego istnienie? No nie mogę, no. Wiarygodność takich filmów jest tragiczna, naprawdę. Zwierząt z tą przypadłością sprawia, ale to chyba że oczywiste. Jest to bardzo trudne do zrobienia. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!